na kogo ja wyjdę. Co ja jej powiem? No i co ja zrobię? Przestaniesz wreszcie zawodzić! Cicho bądź! Dlaczego ja powiedziałem, że to ten dom? Wynoś się stąd, kocurze! Ej, rifrafie, co ty tutaj robisz? Wyglądasz na zmartwionego. Chciałem tylko dobrze wypaść, to wszystko. Powinienem był wiedzieć! Jak ja nienawidzę bachowców! Jest takie przysłowie. Kto się czuje, ten się lubi. Czy coś jest nie tak, rifrafie? Chodzi o moją mamę. Powiedziałem jej, że tutaj mieszkam. Powiedziałem jej, że to jest mój dom. Najlepszy śmietnik w mieście. I ty go znalazłeś. Nie rozumiesz. Ona tu przyjeżdża w odwiedziny na obiad i to właśnie w tym domu. Moja mama przyjeżdża na obiad tu? Chłopaki, kumple i towarzysze, musicie mi pomóc. Mama będzie tu za godzinę. Proszę was, ja błagam. Jeszcze nigdy nie był taki poważny. Na kolana pada i o łaskę błaga. Nie, pada, ale butami. O, chyba je nauczę, ale jak się nie wyniosą, po powrocie dam im kość. Wyjeżdżają. To nasza szansa. Otóż zakradniemy się, poczęstujemy mamę obiadem i pomyśli, że odniosłem sukces. Proszę, nie pożałujecie, tylko ten wieczór. Jeśli nawet nie dla mnie, zróbcie to dla mojej mamy. No dobra, ale tylko ten wieczór. Dla twojej mamusi. Zaproszę tu Cleo. Ona też może pomóc. To będzie wieczór, którego moja mama na pewno nigdy nie zapomni. Nie mamy dużo czasu. Hektorze, będziesz kamerdynerem, a ty, poeto, szefem kuchni. To świetna robota, w sam raz dla kota. Wspaniale. A ty, Mungo, będziesz ogrodnikiem i pomocnikiem. Ale czy ja wiem? Ja otworzę. Tak, madam? Bez tych ceregieli, Hektor? Ale chata, miłe gniazdko. Więc kiedy jemy obiad? Cleo, w samą porę. Będziesz pokojówką. Co ty mówisz? Pokojówką? To moja mama! Jazda! Hektor ci wszystko wyjaśni! Szybciej! Masz! Ubierz się! Myślałam, że to będzie obiad! I będzie! A my będziemy go podawać! Nie, to się nigdy nie uda! Już tu jest! Mama! Rifrafie! Jaki ty masz ogromny dom! Ach, ten dom? Och, tak, tak! Ale najpierw... ogród! O. Mówiłeś, że dobrze ci się wiedzie, ale nie sądziłam, że aż tak. Cóż, mała niespodzianka dla drogiej mamusi. Chodźmy się przejść. Czyż tu nie jest cudownie? Och, po prostu pięknie, rifrafie. Hektorze, mój drogi, weź to. Powieszę twoją parasolkę w szafie. O! To jest właśnie ta szafa? Tak, to jest szafa. A to... a to wieszak na parasole. Nie wiedziałam, że istnieją takie rzeczy. Najważniejsze to wiedzieć, jak to działa. A teraz obiad. Pyszna rybka to jest coś tyle, że twarda jak lód. Wielmożny pan bardzo się śpieszy. Czy obiad jest już gotowy? Trochę się opóźniamy, bo rybki rozmrażamy. Dobra, ale migiem, jasne? Nic tu nie pomoże. Lodu na talerz nie włożę.
jedzenie gotowe? W takim razie, Hektorze, zapal świecę. Świecę? Świecę w żyrandolu, mój drogi Hektorze. Ale jak mam się tam dostać? Jak się tam dostać? W najzwyklejszy sposób. Musisz wleźć na taboret. O, nigdy nie byłam w domu z takim żyrandolem. Rusz się! Nigdy jeszcze nie widziałam czegoś podobnego. Droga mamusiu, mamy tutaj wszystko. A teraz trochę bąbelków. Bąbelków? Tak, mleka z bąbelkami. Ten nektar piją wszystkie bogate koty sukcesu. A, jest i pokojówka. Pański napój, ser. O, Chateau de Côte. Wyśmienicie. O, Chateau de Côte. Ale się dziś nabzdyczy. Ojej, Ryfi, skoro odniosłeś taki wielki sukces, czas chyba pomyśleć o towarzyszce życia. Naturalnie, mamo. W istocie mam już na oku pewną miłą damę. O, musisz mi o niej wszystko powiedzieć. Cóż, na imię jej Cleo. Skrót od Kleopatry, rzecz jasna. Pochodzi ze starego, zacnego rodu. Mów dalej. Jak łatwo się domyślić, Cleo jest wspaniała. To prawdziwa dama. Łagodna, delikatna, wrażliwa, no i ma miłe usposobienie. Nie okazuje gniewu, umie nad sobą panować i bez względu na przeciwności losu zawsze ma uśmiech na twarzy. Jest wykształcona i subtelna i zawsze wie, co należy powiedzieć. Wylazł! No to za dobre życie. Dobre życie. Smakuje jak mleko z bąbelkami. To właśnie te bąbelki tyle kosztują. To główne miało być danie. Chyba dostanę lanie. Wiem, gdzie jest rybka. Widziałem tam jedną na ścianie. Ryfi, jesteś już chyba dość dorosły, by poznać wreszcie prawdę o swoim ojcu. To pamiątka z czasów, gdy byłam młoda. O, muszę wyznać ci prawdę. Twój ojciec był dachowcem. Śpiewał mi cudne serenady, ten hultaj. Za każdym razem, gdy śpiewał, ludzie rzucali butami. To jest but, którym ktoś rzucił tej nocy, kiedy się w sobie zakochaliśmy. Nie przypuszczałem, mamo. Pański obiad, ser. Sam pan pokroi, ser? Twarda. To były stare, dobre czasy. Ot, zwykłe życie dachowców. Ulice były dzikie i niebezpieczne. Musieliśmy kryć się przed starymi butami, ciągle uciekać. To była przygoda. Nigdy nie byliśmy pewni następnego posiłku, ale byliśmy szczęśliwi. Muszę ci o czymś powiedzieć, mamo. Ta ryba jest sztuczna. To wszystko to blef. Dachowce! W moim domu! Czas na nas! Spadamy! Muszę ci wyznać prawdę, mamo. Ja też jestem dachowcem. A to są moi przyjaciele. Oni też są dachowcami. Teraz już wiem, po co pani ten parasol. Wiecie, żałuję tylko jednego. Zapomnieliśmy zabrać prezentu od twojego ojca i ode mnie. Tego starego buta. Szuka pani starego buta? Jestem z ciebie taka dumna, synu. Jesteś super, mamo. Kocham cię.